Słuchacie Państwo nowego podcastu Polityki Insight – Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów, opisujemy ich zmagania i towarzyszymy im w podróżach po Polsce. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Mam wizję rozwoju Polski, ale nie tylko na 5 lat, ale na więcej. I że zmienimy mieszkańca Pałacu Prezydenckiego. Pokazałem, że potrafię walczyć. Nie tylko w polityce, mam też pewne doświadczenie z biznesu. Jestem naturalnym kandydatem PSL-u na prezydenta. Podjąłem decyzję, że nie będę kandydował w zbliżających się wyborach prezydenta. Dzięki Państwa głosom mogłem przez 4,5 roku sprawować ten niezwykle zaszczytny urząd. Przychodzi taki moment, żeby ze sceny zejść niepokonanym, a więc czas na nowe wyzwania. Jeżeli kandydujesz się w wyborach, w prawyborach, po to, żeby startować w wyborach, to znaczy, że człowiek czuje, że warto walczyć. Wybierzemy kandydatkę, kandydata, kto to będzie? Oczywiście najpoważniejszymi kandydatami, oczywiście, jest Zandberg i Biedroń. Jest środa, 4 grudnia. Dziś rozpoczynamy kolejny serial polityczny zatytułowany Duży Pałac. W pierwszej części wraz z całym działem politycznym w składzie Joanna Sawicka, Ryszard Łuczyn, Wojciech Szacki będziemy rozmawiać o kandydatach partyjnych. W drugiej części, już samą Joanną, zmierzymy się z tematem kandydata obywatelskiego, który stoi w blokach startowych, czyli porozmawiamy o kandydaturze Szymona Hołowni. Może zaczęlibyśmy od końca stawki. Ryszard, kogo wystawi w tych wyborach Konfederacja? Trudno w tym momencie powiedzieć i właśnie dlatego trzeba powiedzieć, że koniec stawki poczyna sobie całkiem sprytnie. Konfederacja zorganizowała, jak się zdaje, całkiem prawdziwe prawybory, w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej, gdzie kandydatów jest tylko 2. Konfederacja ma ich aż 9. I przyznam, że na początku nie spodziewałem się, ale wśród tych kandydatów znalazła się kobieta, konkretnie Magdalena Ziętek-Wielomska, żona szefa klubu zachowawczo-monarchistycznego. To oczywiście nie sądzę, żeby była osoba, która ma jakiekolwiek szanse na kandydowanie, ale warto podkreślić, że w tym przypadku mamy kandydatkę, natomiast w kole konfederatów w Sejmie ani jednej kobiety nie ma. Więc mamy prawybory. Od 7 grudnia, czyli od tej soboty, zaczną się wojewódzkie zjazdy, na których wyborcy Konfederacji będą mogli głosować na swoich preferowanych kandydatów. Największe szanse zdaje się mieć Krzysztof Bosak, pierwszy wiceszef Ruchu Narodowego, ale są tam również inne znane postaci, m.in. Janusz Korwin-Mikke, jest Grzegorz Braun, jest Konrad Berkowicz. W ogóle warto zwrócić uwagę na odmienne strategie Ruchu Narodowego i partii Korwin w podejściu do tych prawyborów, bo o ile narodowcy wystawiają tylko Bosaka, licząc na to, że zdobędzie dość szerokie poparcie również części korwinistów, wyborców korwinistycznych, to z kolei partia Korwin wystawiła oprócz swojego prezesa jeszcze 3 innych kandydatów. Konrada Berkowicza, Artura Dziambora i Jacka Wilka. I to jest całkiem przemyślana strategia, przynajmniej według jednego z moich wczorajszych rozmówców, który twierdzi, że celem jest zebranie głosów elektorskich z różnych grup wyborców Konfederacji i ostatecznie przekazanie ich wszystkich samemu Korwinowi. Przepraszam, ja nie mogę się powstrzymać przed wtrąceniem. Co to są za głosy elektorskie i kto może głosować w tych prawyborach konfederackich? Głosować możesz ty, ja, każdy może głosować. Wystarczy, że wpłaci 30 zł. Oni zorganizowali sobie taki system, że zagłosować może każdy pod warunkiem, że wpłaci właśnie te 30 zł i już może wybrać swojego kandydata na kandydata w wyborach prezydenckich. Więc jeśli, Wojtek, masz jakieś preferencje, to zapraszam. To jest jakaś strona internetowa, gdzie się zgłasza, wpłaca i głosuje? Jest chyba jakaś strona internetowa. Przyznam uczciwie, że nie próbowałem jeszcze zagłosować w tych prawyborach. Kiedy jest finał tych prawyborów? Zjazd elektorów jest 18 stycznia. Wtedy oni wszyscy wyłonią ostatecznego kandydata. Jeszcze z innych ciekawostek, firma bukmacherska, powiedzmy jedna z firm bukmacherskich, żeby nie reklamować, zorganizowała zakłady na to, kto będzie kandydatem Konfederacji w wyborach prezydenckich. Największe szanse według nich ma Bosak. Żarty na bok. W pewnym momencie Konfederacja wyłoni tego kandydata. I na co taki kandydat może liczyć? Jakie są oczekiwania w Konfederacji?
Oczywiście nikt nie spodziewa się, że ten kandydat wygra wybory. To jest oczywista sprawa. Natomiast powtórzenie wyniku Konfederacji albo poprawienie go o kilka punktów procentowych byłoby całkiem niezłe. Sądzę, że Konfederaci mogą na to liczyć, w zależności oczywiście od tego, kto zostanie tym kandydatem. I gdyby brać pod uwagę dwóch najbardziej prawdopodobnych kandydatów, czyli Bosaka i Korwin-Mikkego, to sądzę, że większe szanse na to ma Bosak, bo jest jednak mniej obciążony. Nie ma za sobą tej 30-letniej przeszłości politycznej, podczas której popisywał się różnymi dziwnymi wypowiedziami. Ale Bosak jest, jak pokazał choćby w debacie przed wyborami parlamentarnymi, całkiem sprawny retorycznie. Jest też tą łagodniejszą twarzą Konfederacji, tak? Że on ma się pokazywać jako, owszem, mocno prawicowy. Oni to wolą nazywać ideową prawicą niż skrajną prawicą, ale jednak jako osoba, która może przekonać do siebie tych wyborców jednak trochę mniej radykalnych. Ostatnie pytanie konfederackie, czy oni się nie pokłócą w trakcie takich prawyborów? No bo to chodzi mi o to, że to są dwa środowiska, które będą walczyły o dosyć dużą nagrodę i to może doprowadzić, jak bywało zdaje się w przyszłości, szczególnie na ideowej prawicy, może doprowadzić jednak do większych jakichś tam rozłamów niż tylko głosowanie i potem wycofanie się. Widać, że tam jest rzeczywista konkurencja między korwinistami a narodowcami, natomiast nie sądzę, aby akurat wybory prezydenckie miały być tym czynnikiem, który doprowadzi do rozłamu. Z tej prostej przyczyny, ty mówisz, oni walczą o dużą nagrodę, a ja mówię, nie walczą o żadną nagrodę, bo przecież żaden z kandydatów Konfederacji nie zostanie prezydentem. Póki Konfederacja jest razem, póty wszystkie trzy tworzące ją środowiska, bo nie zapominajmy o Grzegorzu Braunie i jego koronie, dostają subwencje, dzielą się, czy też będą dostawały subwencje, będą się nią dzieliły, więc póki oni są zjednoczeni, póki są jakoś tam silni. Zwracam się teraz do Joanny Sawickiej, która śledzi PSL. Joanno, jak się ma kandydatura Władysława Kosiniaka-Kamysza, kandydata, który zdaje się poza Andrzejem Dudą pierwszy zgłosił swój akces do tego wyścigu i najbardziej chce, jest przekonany o tym, że to kandydowanie dobrze mu zrobi. Kandydatura Kosiniaka-Kamysza ma się bardzo dobrze. On nie jest jeszcze oficjalnym kandydatem PSL w wyborach prezydenckich. Zostanie jako ten wybrany na konwencji PSL-u w styczniu. Natomiast już wszyscy wiedzą od dawna, że to on właśnie będzie reprezentował tę partię i zaczął już coś w rodzaju kampanii prezydenckiej, to znaczy jeździ po kraju, spotyka się z wyborcami, ma taki program spotkań z przedsiębiorcami i rzeczywiście to jest ten kandydat, o którym wiemy, że będzie kontrkandydatem Dudy i że może liczyć na dobry wynik w tych wyborach. I na czym on zamierza opierać swoją kampanię? No to na pewno będzie podobny przekaz do tego z ostatniej kampanii parlamentarnej. To znaczy on chce budować szerokie centrum, chce przyciągać przedsiębiorców, chce pokazywać taki spokojny, centrowy program w zakresie ochrony zdrowia, w zakresie ochrony środowiska, żeby przyciągnąć elektorat nie tylko wiejski, który jakoś tam już częściowo ma i o który konkuruje z PiS-em, ale też z małych miast i większych miast. Czy widać tutaj udział Kukizowców i Pawła Kukiza? W sensie, czy to jest środowisko, które będzie wspierało Kosiniaka-Kamysza, czy oni raczej na czas tych wyborów się odkleją, żeby za mocno się nie skleić z PSL-em w przyszłości? W tym momencie te relacje PSL-u z Kukizem są poprawne i oni rzeczywiście chcą razem budować tę koalicję polską. Kukiz, z tego co wiem, skupił się teraz na odbudowywaniu swoich struktur. On jeździ po Polsce i spotyka się z niezależnymi samorządowcami, których chce do siebie przyciągnąć i z nich właśnie chce zbudować struktury, ale robi to w jakimś porozumieniu z PSL-em. PSL na pewno mu kibicuje. Myślę, że Kukiz będzie wsparciem dla Kosiniaka-Kamysza w tych wyborach. Nie sądzę, żeby się chciał jakoś mocno odkleić, natomiast wiadomo, że do samego głosowania mamy jeszcze prawie pół roku, więc zobaczymy, jak tam potoczą się te ich relacje. Tutaj warto zauważyć, że Władysław Kosiniak-Kamysz podjął, czy też podejmie olbrzymie ryzyko, dlatego że tradycyjnie kandydaci PSL dostawali straszliwe lanie w wyborach prezydenckich i to było tak, że oni PSL najlepiej wypadało w wyborach samorządowych, gorzej w parlamentarnych, a w prezydenckich zbierali poparcie na poziomie błędu statystycznego. To były 2%, czasem 3%. Ostatni kandydat Adam Jarubas miał niecałe 2%. I gdyby Władysław Kosiniak-Kamysz skończył z takim wynikiem, co nie jest tak całkowicie nieprawdopodobne, jeśli wróci na przykład polaryzacja,
no to byłby zapewne koniec jego kariery politycznej, więc on naprawdę dużo postawił na tego konia. Z kolei jeśli uda mu się poprawić nieco wynik PSL-u, czyli mieć pod 10%, no to on będzie takim dużym zwycięzcą tej pierwszej tury, nawet jeśli nie wejdzie do drugiej. Tutaj się nie do końca zgadzam z Wojtkiem. Wydaje mi się, że wynik 2% dla Władysława Kosiniaka-Kamysza jest bardzo mało prawdopodobny. Pamiętajmy o tym, że Adam Jarubas był jednak politykiem lokalnym. On był marszałkiem województwa, jeszcze w dodatku bardzo małego, świętokrzyskiego. I on nie był rozpoznawalny w skali kraju w czasie tej kampanii. A Władysław Kosiniak-Kamysz już od jakiegoś czasu jest rozpoznawalnym politykiem. Przypomnijmy, że on kilka lat temu był ministrem w rządzie Donalda Tuska. No poza tym, że rozumiem, że Jarubas miał tylko i wyłącznie przypomnieć wyborcom o istnieniu PSL-u, a Władysław Kosiniak-Kamysz zamierza te wybory wygrać. Mówi, że zamierza te wybory wygrać. Myślę, że to jest jednak trochę przesadzone. Natomiast jeszcze chciałam przypomnieć, że on też świetnie wypada w wielu rankingach. Jest jednym z najlepiej, albo też najlepiej ocenianym politykiem opozycji, na przykład w rankingach zaufania CBOS. I rzeczywiście takim celem PSL-u w tych wyborach jest uzyskanie lepszego wyniku dla kandydata, czyli dla Kosiniaka-Kamysza, niż PSL dostał w wyborach parlamentarnych. Wyniku dwucyfrowego i mi się wydaje, że taki wynik może być w zasięgu Kosiniaka-Kamysza. Ja w to wątpię, ale myślę, że to będzie w okolicach właśnie wyniku partyjnego PSL-owskiego, chociaż też trzeba pamiętać, że Kosiniak-Kamysz bardzo dobrze wypada w debatach tych telewizyjnych. A czy Kosiniak-Kamysz może liczyć na jakieś poparcie z Brukseli, czy jest... Krążyły plotki o tym, że Donald Tusk mógłby wesprzeć tę kandydaturę? Wyobrażacie to sobie? Krążą o tym plotkiem. Jest właściwie trudno to sobie wyobrazić. To znaczy dziwna by była moim zdaniem jednak taka zdrada Platformy przez Tuska. Tusk ma dosyć dobre relacje z Kidawą Błońską. Jeżeli ona zostanie, a wiele na to wskazuje, kandydatką Platformy na prezydenta, jeżeli tam się nic dziwnego nie wydarzy, to myślę, że naturalną kandydatką do poparcia dla Tuska będzie właśnie ona. Przechodząc teraz do lewicy i wracając do Ryszarda. Ryszard, co tam na lewicy? Coraz więcej plotek. Od kilku tygodni jesteśmy w takiej sytuacji, że oficjalnie wciąż nie wiemy nic, ale coraz bliżej jesteśmy jakichś takich oficjalnych plotek. Tak? W tym momencie oficjalna wersja plotek jest taka, że ani Robert Biedroń, ani Adrian Zandberg nie będą kandydatami lewicy na prezydenta. Kandydatką będzie zaś jakaś nieznana bliżej jeszcze kobieta. Moi rozmówcy z lewicy... Nam nieznana, nie nieznana wyborcom. Moi rozmówcy z lewicy i z tego co widzę po mediach, nie tylko moi, bardzo pilnie strzegą informacji o tym, kto tą kandydatką ma być. Naturalnie kilka nazwisk się przewija. Najczęściej Gabriela Morawska-Stanecka, czyli wicemarszałkini Senatu. Oprócz niej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Przewija się mało znana w ogólnopolskiej polityce Katarzyna Sztoprutkowska, czyli działaczka ruchów miejskich z Białegostoku. Pojawiają się też takie nazwiska jak Małgorzata Sekułasz-Majdzińska, Danuta Hibner, Jolanta Banach. Ja nawet słyszałem o Danucie Kuroń, więc naprawdę potencjalnych kandydatek jest mnóstwo. Jeszcze nie wiadomo nawet, czy została już podjęta decyzja, bo z tego co wiem, kandydata albo kandydatki raczej nie poznamy przed 14 grudnia, więc może być tak, że Lewica czeka na to, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej, po to, żeby dostosować swoją kandydaturę do tej właśnie osoby. To proponuję teraz grę w zgadywanie. Jak zgadujesz, kto będzie tą kobietą, która będzie kandydowała z Lewicy? No dobrze, ja jednak bym stawiał na Morawską-Stanecką, głównie ze względu na to, że piastuje jednak poważne stanowisko, wygrała wybory do Senatu w niełatwym okręgu. Ale to też moim zdaniem zależy od tego, kogo wystawi Platforma, bo jeśli powiedzmy kandydatką Platformy będzie Kidawa Błońska, no to pojawia się problem, dlatego że Morawska-Stanecka wizerunkowo jest do niej bardzo podobna. Więc to będzie konkurencja dwóch kobiet w średnim wieku, poważnych, które no, będą po prostu do siebie dość podobne. Ale też nie wykluczajmy, bo może jeszcze Lewica nas zaskoczy, to będzie ktoś inny w ogóle spoza tej puli nazwisk, o której my w tym momencie dyskutujemy, a może jeszcze to będzie Adrian Zandberg, który porzuci swoją niechęć do kandydowania. Kiedy wszystkie kandydatki stwierdzą, że jednak nie chcą, no to on stwierdzi, no dobrze, nie chcę, ale muszę, kandyduję. Ale to jest tak, że on nie chce? Wszyscy tak twierdzą. Państwo, macie jakieś typy?
Ja bym chciała, żeby kandydatką została Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Wydaje mi się, że to by była stosunkowo najciekawsza kandydatura po tej stronie sceny politycznej. Wiem, że ona ma skomplikowane relacje z tymi partiami, ale myślę, żeby była ciekawa. Aśka ukradła mi kandydatkę. Ja nie znam się specjalnie na lewicy, ale widziałem panią Dziemianowicz-Bąk w kilku wystąpieniach i ona robiła wrażenie bardzo dobrze przygotowanej, dobrej retorycznie. I jakkolwiek daleko jest mi do niej ideowo, to wydaje mi się, że ona mogłaby ponieść tę kampanię lewicy. To ja w takim razie, żeby było sprawiedliwie, jednak wrzucę swój typ na Gabrielę Morawską-Stanecką, która też wydaje mi się być jakaś taka najbardziej prezydencka z tej stawki. Czyli w naszych prawyborach lewicowych 2-2. 2-2. Ryszard, i kiedy ta decyzja zapadnie, kiedy ona zostanie ogłoszona? Prawdopodobnie do końca roku. No, wiemy, że nie poznamy kandydata do 14, ale dobrze jest, żeby było o czym rozmawiać przy świątecznym stole. Joanno, teraz prawybory w Platformie. Co się tam dzieje? Rozumiem, że w weekend będzie pierwsza debata. Czy to są rzeczywiste prawybory, czy to jest makieta prawyborów? Przynajmniej częściowo te prawybory są rzeczywiste, że ci dwoje kandydatów konkurują ze sobą, mają ze sobą ludzi, którzy mają odmienne poglądy na to, jak powinna wyglądać co najmniej partia, Platforma Obywatelska. Są też od siebie różni ideowo, więc myślę, że to nie jest tak, że wszystko jest w tym momencie przesądzone. Na pewno działacze teraz liczą szable, to znaczy sprawdzają, jakie poglądy i kogo popierają osoby, które będą miały głos na konwencji 14 grudnia i będą miały prawo wyboru tego kandydata. Kandydaci oboje jeżdżą teraz po Polsce, spotykają się ze strukturami, przedstawiają swój program. Najprawdopodobniej wygra Małgorzata Kidawa-Błońska, ale to nie jest w tym momencie powiedziane, że ona będzie miała 100% głosów albo 80% głosów, albo że można wszystkie karty postawić na to, że to ona będzie ostatecznie kandydatką Platformy. W ogóle wydaje się, że Grzegorz Schetyna dokonał jakiegoś takiego naprawdę magicznej sztuczki, gdzie z prawyborów, które wydawało się, że się nie odbędą, stworzył prawybory, które sprawiają wrażenie, jakby były prawdziwe, mimo tego, że nie są. To wszystko jest jakiś paradoks na paradoksie, ale wygląda to w miarę normalnie. Tak, rzeczywiście to wygląda lepiej niż można było się spodziewać, zwłaszcza już na ostatniej prostej przygotowań do tych prawyborów, kiedy się nagle okazało już praktycznie po czasie, że jednak jest ten drugi kandydat. Wszyscy oskarżali go, że po prostu jest nominatem Schetyny i jako taki występuje. On jednak walczy o to, żeby pokazać siebie jako samodzielnego polityka. Natomiast to jest tak, że bardzo mocno go osłabia ten wizerunek bycia Schetynowym. A kiedy będzie rozstrzygnięcie i w jaki sposób ono będzie przedstawione? Czy to będzie jakaś wielka konwencja? Czy to będzie głosowanie? Czy to będzie taka... To będzie jednym słowem, czy to będzie bardziej styl amerykański, czy taki bardziej styl polski, czyli zamknięte drzwi, jakaś urna, ktoś liczy głosy i potem wychodzą i mówią. Tak czy jak, trochę jak to głosowanie na marszałka Senatu, gdzie nikt nie wie, co się dzieje, nagle ktoś przychodzi i mówi, a teraz powiemy, kto wygrał. Ja się spodziewam mieszanki stylów, trochę amerykańskiego, trochę polskiego. Myślę, że to siłą rzeczy będzie połączone z jakimś takim większym eventem partyjnym. Ci kandydaci będą jeszcze mówić, przedstawiać swoje kandydatury. Natomiast będzie też taki moment liczenia głosu, jakichś zamkniętych drzwi. To będzie konwencja, a potem Rada Krajowa, Platformy. Te dwa wydarzenia będą ze sobą połączone. Więc myślę, że na pewno będzie co oglądać, tak? Aczkolwiek spodziewam się, że też mogą się zdarzyć przestoje. Wojtku, przechodzimy do kandydata z zdecydowanie największym poparciem na tym etapie wyścigu, czyli Andrzej Duda. Jak prezydent przygotowuje się do tej kampanii? Andrzej Duda kontynuuje podróż po Polsce. Odwiedził już podobno wszystkie powiaty, jakie są w naszym kraju. Zawozi tam dobrą nowinę, czyli że jest blisko ludzi, robi sobie z nimi mnóstwo zdjęć, tańczy na dożynkach. Można z tego pokpiwać. Tu chyba Bronisław Komorowski miał takie całkiem zgrabne zdanie, że zamiast odwiedzić wszystkie powiaty, powinien pojechać do jednego i zrobić coś sensownego. Natomiast Andrzej Duda w tym momencie trochę nie zależy sam od siebie. To znaczy, jestem przekonany, że on będzie miał sprawną kampanię. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie szefem tej kampanii. Beata Szydło bardzo by chciała być szefową. Nie wiadomo, czy PiS na to pozwoli. Nie wiadomo, na ile tutaj będzie decyzyjna strona pałacowa, na ile nowogrodzka. Pewnie gdyby to zależało od Jarosława Kaczyńskiego, to Beata Szydło już nie byłaby szefową kampanii, ale prezydent może do tego prezesa namówić. Strategii nie ma. Trudno, żeby była strategia, zresztą skoro nie ma jeszcze kandydatów ani po stronie lewicowej, ani po stronie Platformy.
Więc prezydent po prostu jeździ po kraju, konserwuje swoje wysokie poparcie, również próbuje swoich sił w polityce międzynarodowej. Była jego rozmowa z Erdoganem, będzie teraz na szczycie NATO w Londynie, więc no, robi to, co każdy prezydent robi, czyli jeszcze nie powiedział, że wystartuje, czyli de facto jest prezydentem i w ten sposób prowadzi swoją kampanię. Natomiast to, co mnie najbardziej interesuje, to fakt, że Andrzej Duda nie jest samodzielny w tej swojej roli kandydata. On, nie powinniśmy w ogóle na niego patrzeć jako na kandydata, nie patrząc jednocześnie na to, co się dzieje w PiSie. No właśnie chciałem o to ciebie dopytać, bo rozumiem, że to jest o tyle niełatwe dla Andrzeja Dudy, że on zarazem siłą rzeczy jest i będzie kandydatem PiSu, a z drugiej strony jednak zrzekł się członkostwa w tej partii i pozował przez te 4 lata na prezydenta bezpartyjnego. I teraz jest pytanie, w jaki sposób, czy to jest tak, że teraz Andrzej Duda będzie cały czas twierdził, że on jest kandydatem bezpartyjnym z poparciem PiSu, czy tak naprawdę on po prostu się z powrotem sklei z tym PiSem i trochę zrzuci tą maskę bezpartyjności? Ja bym się spodziewał, że raczej się sklei z PiSem. Po pierwsze dlatego, że zależy mu na poparciu nie tylko wyborców PiSu, ale również tak zwanych struktur PiSu, czyli na tych wszystkich kilkunastu, czy też już 30 paru tysięcy działaczach PiSu, którzy będą tę kampanię w terenie robili i jeśli by prezydent się od nich dystansował, to im by się nie chciało pracować. To jest to, co zgubiło chyba Bronisława Komorowskiego na finiszu jego prezydentury. On próbował pokazywać, jak bardzo jest niezależny i w rezultacie Platforma nie była specjalnie zainteresowana kampanią swojego prezydenta. Nie było entuzjazmu dla kandydatury prezydenta, z kolei prezydent opierał się na ludziach, którzy później tworzyli Nowoczesną. Więc myślę, że Andrzej Duda wyciągnął lekcję z tego. Myślę, że ja bym się spodziewał kilku gestów, które by pokazywały apartyjność prezydenta, natomiast przez większość tego okresu prekampanijnego Andrzej Duda, myślę, będzie jednak bardzo sklejony z PiSem. No i będzie trzymał kciuki za to, żeby notowania PiSu i rządu nie spadały, żeby Polacy nie odczuli jeszcze spowolnienia gospodarczego, żeby Polacy nie odczuli drożejącego prądu i tak dalej, i tak dalej. To znaczy w olbrzymim stopniu poparcie dla Andrzeja Dudy będzie zależało od tego, jak sobie będzie radził rząd, jak sobie będzie radził PiS. I dlatego tak groźne dla Dudy jest na przykład sprawa Banasia, nominacje, które teraz będzie musiał podpisać w Pałacu Prezydenckim dla Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza. Również kwestia sędziego zawieszonego z Olsztyna, czy też w Ministerstwie Sprawiedliwości powstaje teraz prawo, które ma dyscyplinować sędziów, z błogosławieństwem zresztą Mateusza Morawieckiego. Wszystkie te działania będą szły również na konto prezydenta i to, że na przykład prezydencki przedstawiciel w KRS-ie Wiesław Johan skrytykował trochę działanie przeciwko temu sędziemu z Olsztyna, to się nie przebije do opinii publicznej. Natomiast wszystkie działania PiSu będą szły na konto prezydenta. Ale tutaj może się przydać jakieś takie jednostkowe, spektakularne weto, które może pokazać właśnie tą odrębność. To jest taka zagrywka dosyć, za przeproszeniem, tania, która mogłaby jednak pokazać, że Andrzej Duda cały czas stoi na straży praworządności w Polsce. Słyszałem taką tezę, że była ustawa o 30-krotności szykowana, żeby ją prezydent mógł zawetować i Jarosław Gowin tę zabawę zepsuł. Nie wykluczam, że jakaś ustawa się pojawi, która posłuży prezydentowi do zamanifestowania swojej niezależności, ale to musiałby być naprawdę taki projekt, który by skupiał uwagę opinii publicznej, jednocześnie nie mógłby zrazić do prezydenta wyborców PiSu, tych żelaznych. Równocześnie na przykład prezydent będzie w trudnej sytuacji, bo on będzie miał z jednej strony wyrazistego kandydata z prawej strony, z drugiej strony będzie miał Władysława Kosiniaka-Kamysza. No, przenosi się sytuacja PiSu, który jest trochę w kleszczach między Konfederacją a PSL-em, na prezydenta. I im lepiej będzie wypadał Władysław Kosiniak-Kamysz i kandydat Konfederacji, tym trudniej będzie miał Andrzej Duda. Ale przy tych wszystkich trudnościach, no, chciałem powiedzieć, że jednak wciąż Andrzej Duda jest zdecydowanym faworytem. Super, dziękuję wam bardzo i za chwilę wracamy po przerwie i porozmawiamy o Szymonie Hołowni. Dzień dobry.
Nazywam się Robert Tomaszewski. Od 7 lat w Polityce Insight zajmuję się sektorem energetycznym i polityką klimatyczną. Zapraszam Państwa do słuchania nowego podcastu Energia do Zmiany, w którym opowiadam o najważniejszych wydarzeniach w energetyce, o trendach technologicznych i zmianach regulacyjnych w Polsce i Europie. Z moimi gośćmi dyskutujemy też o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii. Podcast Energia do Zmiany znajdziecie Państwo na SoundCloudzie, Spotify i w iTunes. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Do usłyszenia. Wróciliśmy. Joanno, skąd pomysł na start Szymona Hołowni? Jego współpracownicy mówią, że to był jego pomysł, z którym się ujawnił w lecie tego roku, wynikający z niezadowolenia z sytuacji w kraju, z tego, jak kraj jest zarządzany, ze sposobu, w jaki obecne władze psują jego zdaniem państwo. Stwierdził, że jest w stanie wziąć sprawy w swoje ręce, że to, co robił dotychczas, uznaje za jakoś wyczerpane i chce pójść dalej. To, co mnie uderza, to, że Szymon Hołownia sprawia wrażenie takiego trochę idealnego kandydata, który wyłaniałby się z badań. Rozumiem, że ludzie z jego sztabu i też to już się pojawia w kolejnych tekstach medialnych, często mówią o tym, że oni mają bardzo dużo badań, że patrzą na te badania, że ten Szymon Hołownia jest jakimś takim idealnym kandydatem dla społeczeństwa polskiego. To znaczy, tutaj z jednej strony progresywny, ale katolik, że ma ten cały taki przekaz, że on chce budować tą wspólnotę, że będzie łączył, a nie dzielił, że będzie kończył tą wojnę platformersko-pisowską i tak dalej, w sensie, że jest jakimś takim właśnie trochę jakby ktoś miał usiąść i wymyślić kandydata na prezydenta, który mógłby odebrać prezydenturę Andrzejowi Dudzie, to moim zdaniem wymyśliłby kogoś dosyć podobnego do Szymona Hołowni, no ewentualnie mogłoby to być kobieta, czyli kobieta, która byłaby Szymonem Hołownią. Tak, no to jest taka trochę spiskowa teoria dziejów, że ktoś siedzi i wymyśla, kto teraz następnie będzie rządził naszym krajem. No ale rozumiem, o czym mówisz. Też mi się wydaje, że Szymon Hołownia dosyć dobrze pasuje, przynajmniej w niektórych swoich elementach, do takiego typu dobrego kandydata, przede wszystkim przez swoje takie centrokonserwatywne poglądy, pasujące do poglądów wielu Polaków, przez takie swoje sympatyczne, dosyć łagodne usposobienie, przez swoją rozpoznawalność. No ale jest też ileś rzeczy, które nie pasują. Na przykład to, że on nie ma w sobie takiego formatu prezydenckiego, tak? To jest rzecz, którą być może można zbudować, natomiast jest zupełnie innego świata i ludzie, przynajmniej z którymi ja rozmawiam, których pytam o tę potencjalną kandydaturę, są tym bardzo zaskoczeni, ponieważ on jest skądinąd, on jest człowiekiem z telewizji. No dobrze, Jan, to jakim kandydatem będzie Szymon Hołownia? Znaczy, jaki przekaz będzie ze sobą niosła ta kandydatura? Jeśli wierzyć jego współpracownikom, z którymi rozmawiałam, to tak właśnie jak mówiłam, sam pomysł wziął się ze zmęczenia polaryzacją i wielkim konfliktem między dwoma partiami. I też właśnie jego współpracownicy mówią, że ta kandydatura nie będzie na kontrze, tylko ma być taka pozytywna. Oni nie chcą budować pól konfliktów, tylko chcą budować pozytywny przekaz. Mają wymyślone ileś obszarów, na których chcą się skupić w kampanii i to będą między innymi ekologia, o której ostatnio dużo Hołownia mówi, to będą samorządy, to będzie właśnie budowa wspólnoty, to będzie budowa sprawnego państwa i myślę, że on będzie takim kandydatem centrokonserwatywnym, zjednującym ludzi, starającym się dystansować od jakichś wielkich konfliktów z innymi politykami. Ale czy to będzie katolewica? Nie wydaje mi się. To znaczy, myślę, że on będzie się starał nie definiować siebie w taki sposób klasycznie polityczny, jako polityk lewicowy albo prawicowy. On będzie chciał czerpać z różnych nurtów po trochu i myślę, że on jest w jakimś sensie trochę lewicowy, na przykład w tych swoich zapatrywaniach na ekologię, a w różnych innych sprawach, na przykład w poglądach na aborcję, jest bardziej prawicowy. Natomiast on będzie unikał tego typu definicji, natomiast przedstawiał swoje poglądy, tworząc jakąś taką mozaikę z różnych nurtów. Dzięki temu będzie miał szansę nie ograniczać swojego elektoratu, tylko czerpać z różnych grup wyborców różnych partii. Często nawiązujesz do tych jego współpracowników, z którymi rozmawiałeś. Oczywiście nie możesz powiedzieć, z kim rozmawiałeś, ale kim będą współpracownicy Szymona Hołowni? Na tym etapie jeszcze nie tak wiele wiadomo. Sam kandydat zresztą nie powiedział oficjalnie, że on zamierza startować i jego współpracownicy rzeczywiście starają się być bardzo dyskretni i nie ujawniać zbyt wiele informacji. Na pewno wiadomo, że szefem sztabu będzie
będzie Michał Kobosko, który jest postacią znaną, pochodzi z świata mediów. On raczej nie ma żadnego doświadczenia w polityce, mimo to ma stanąć na czele sztabu. Wiadomo o dwóch osobach, to będzie Filip Katner i Paweł Cywiński. Oni stworzyli wspólnie taką markę Pacyfika i od 2 lat zajmują się kampaniami społecznymi i politycznymi. Też pomagali w kampaniach różnym politykom. Głównie to byli politycy w ostatnich latach, tacy bezpartyjni, natomiast kandydujący z list PO, więc to byli ludzie z takiego obrzeża polityki. W tekście Renaty Grochal w Newsweeku pojawia się nazwisko Jacka Cichockiego? Tak, wiadomo, że Jacek Cichocki, on tam jest nazwany dobrym duchem projektu. Wiadomo, że coś przy tym projekcie robi i z tych wszystkich nazwisk, które się pojawiają, on wydaje się najbardziej doświadczony, nie kampanijnie tutaj z kolei, bo on też nigdy nie był w żadnej partii, nie jest członkiem żadnej partii, nie startował w wyborach, natomiast on przynajmniej zna się na państwie, to znaczy w czasach rządu Donalda Tuska był odpowiedzialny za całą legislację i ogarniał jako szef KPRM-u wszystkie te sprawy, wszystkie zmiany, wszystkie reformy, które się wtedy działy, więc na pewno jest człowiekiem, który tak politycznie może wesprzeć ten sztab. Natomiast na tym etapie wciąż nie wiadomo, kto tam będzie grał pierwsze skrzypce. To znaczy mamy Kobosko, który jest niedoświadczony politycznie, może być jakąś taką twarzą mniej lub bardziej rozpoznawalną. Mamy Filipa Katnera, Pawła Cywińskiego, którzy mają pewne doświadczenie kampanijne, natomiast nie są jakoś bardzo doświadczeni. To znaczy oni pomagali jakimś poszczególnym kandydatom, ale jeszcze nigdy nie prowadzili samodzielnie wielkich kampanii i nie wiadomo, czy uda im się zdobyć decydujący wpływ na kampanię, czy tam jeszcze wejdą inni ludzie, ponieważ wiadomo, że w tym sztabie takim strategicznym Szymona Hołowni działają też inni ludzie, którzy jeszcze się z imion i nazwisk nie ujawniają. Rozumiem, że jeszcze tu są 2 wątki, które są warte poruszenia, może 3. Jeden to jest te badania przeprowadzane i tak naprawdę może trochę szerzej, jakbyś mogła opowiedzieć o strukturze tej kampanii, o strukturze przygotowań. Wśród współpracowników Szymona Hołowni można wyróżnić 3, nazwijmy to, sztaby. Jeden to jest sztab strategiczny, który wymyśla, co, kiedy ma się wydarzyć, o czym, w jaki sposób mówić i jak się prezentować. I tutaj właśnie na czele stoi tego Michał Kobosko i tam działają też Filip Katner i Paweł Cywiński. Odrębna grupa złożona z niepolitycznych ekspertów i też zróżnicowana pokoleniowo. Tam jest kilkanaście osób, 10, może 15 osób. Oni nie stworzą takiego dogłębnego programu całościowej wizji państwa, bo też te wybory są pod tym względem specyficzne. Pamiętajmy, że prezydent ma dosyć ograniczoną władzę, więc oni wymyślą obszary, w które chcą zagospodarować i wiadomo, że te obszary mniej więcej już są wymyślone, a teraz pracują nad językiem, w jaki sposób o tych obszarach opowiadać, tak żeby to było chwytliwe, nowe, świeże, żeby się odróżniać od innych kandydatów. I trzecia grupa jest 3 koordynatorów, którzy budują struktury regionalne. W tym momencie jest kilkanaście ośrodków takich regionalnych, które w różnych miejscach Polski zbierają wolontariuszy. To wszystko jest na razie nieformalne, ponieważ Fundacja Szymona Hołowni dopiero jest teraz w fazie rejestracji, natomiast te osoby zbierają grupy wolontariuszy, którzy na następnych etapach będą zbierać podpisy pod kandydaturą Hołowni i prowadzić kampanię w regionach, tak żeby ta kampania nie odbywała się tylko w Warszawie, nie tylko w wielkich miastach, tylko w całej Polsce. No, trzeba też zadać pytanie, skąd na to wszystko pieniądze? Pojawiły się pogłoski, że Dominika Kulczyk miałaby wpłacać pieniądze na tę kampanię, natomiast to zostało zdementowane. Jak pytałam współpracowników Hołowni, oni odpowiadają, że metodą crowdfundingową są zbierane pieniądze, natomiast de facto wygląda to tak, że Szymon Hołownia rozmawia z ludźmi prywatnymi, rozmawia z mniejszymi i większymi firmami i po prostu prosi o wsparcie finansowe. Współpracownicy Hołowni mówią, że nie ma jednej dużej firmy, że nie ma żadnego takiego darczyńcy, który byłby jakimś większościowym donorem czy kogoś, kto finansuje tę kampanię. To w tym momencie ta kampania jest finansowana przede wszystkim z oszczędności Hołowni i z pieniędzy, które on zbierze dzięki rozmowom z właśnie firmami i innymi osobami. Prawdopodobnie jedno z trudniejszych pytań, ale które też trzeba zadać. Jakie szanse ma Hołownia na co? Jakie są też oczekiwania, czy one już zostały jakkolwiek wypowiedziane w jego sztabie i przez ludzi, z którymi rozmawiałaś? Oni oczywiście liczą, że Szymon Hołownia zostanie prezydentem. Natomiast ponieważ jest to dosyć ambitny cel i na tym etapie mało prawdopodobny,
kolejnych zdaniach mówią o tym, że zależy im na tym, żeby zmienić w Polsce władzę, bo nie podoba im się to, co się teraz dzieje, więc rozumiem, że też takim bardzo ambitnym, nie wiadomo czy osiągalnym, ale prędzej osiągalnym niż prezydentura celem jest odegranie takiej roli, jaką odegrał Paweł Kukiz w 2015 roku. Przypomnijmy, że on w pierwszej turze startował jako kandydat niezależny, bezpartyjny, z bardzo niskim poparciem na początku kampanii, natomiast w zaskakujący sposób w pierwszej turze zdobył 20% głosów, przez co odebrał sporą część elektoratu faworytowi Bronisławowi Komorowskiemu, co w dużej mierze ułatwiło wygraną w drugiej turze Andrzejowi Dudzie. Więc Szymon Hołownia miałby pewne szanse, żeby odegrać podobną rolę co Paweł Kukiz w tych wyborach. Ale czy wydaje ci się, że to właśnie głosy, które w innym wypadku byłyby oddane na Andrzeja Dudę, pójdą na Szymona Hołownię? Bo jednak wiele by wskazywało na to, że z takim przekazem jak ten, że chcą odebrać władzę PiS-owi i chcą zmienić Polskę, to raczej Szymon Hołownia będzie łowił głosy w elektoratach takich kandydatów jak Małgorzata Kidawa-Błońska czy Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze nie wiadomo, z jakimi hasłami Szymon Hołownia wyjdzie do tych wyborów i ja tak naprawdę, pomimo, że w oficjalnych rozmowach jego współpracownicy mówią, że właśnie motywacją jest zmiana władzy, to ja się nie spodziewam, żeby ta kampania była budowana na kontrze do Andrzeja Dudy. Oni przeprowadzali wiele badań. Z ostatnich badań jakościowych wynika, że oni mają spory potencjał w elektoratach zarówno PiS, Platformy, PSL-u, jak i tej łagodnej lewicy. Nie mają potencjału w Konfederacji i w Partii Razem. I we wszystkich tych elektoratach, w których ten potencjał jest, oni zamierzają łowić wyborców. I w zależności od tego, w którą stronę to się potoczy, na jakie akcenty oni będą chcieli najbardziej zwrócić uwagę, tam będą zjednywać większe grupy. Też mi się wydaje, że on jest większym w pierwszej turze zagrożeniem dla Władysława Kosiniaka-Kamysza, tak w ogóle to wydają mi się ci dwaj kandydaci bardzo do siebie podobni, to znaczy tacy łagodnie konserwatywni, centrowi, katoliccy, ale jednak dopuszczający jakieś skręty w lewą stronę, wrażliwi na kwestie ekologiczne. Dlatego myślę, że może odbierać jakichś wyborców PSL-owi. Pewnie będzie też odbierał Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Natomiast pamiętajmy, że elektorat Andrzeja Dudy jest większy niż elektorat PiS-u. W 2015 roku był większy, co najmniej w drugiej turze. I wielu tych wyborców jest zmęczonych sposobem, w jaki PiS rządzi w Polsce. Myślę, że ten taki centrowy, łagodny konserwatyzm może do niektórych z nich przemówić. Zakładając, że ta kampania zostanie dobrze przeprowadzona, zakładając, że te osoby, które się za nią biorą, zdobędą szybko doświadczenie i też stworzą jakąś taką zwartą, spójną i sensowną machinę kampanijną. Zakładając, że mniej więcej ta kampania będzie się toczyła, też patrząc na innych kandydatów, tymi torami, którymi można założyć, że będzie biegła, chciałem się ciebie zapytać, jak ty oceniasz, jak zgadujesz, jaki jest realny potencjał Szymona Hołowni, na ile procent głosów on może liczyć w pierwszej turze i czy jest to liczba, która będzie dawała mu jakąś szansę wejścia do tej drugiej tury? Na tym etapie to jest bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że on może zdobyć zarówno 5% głosów, jak i 23, powiedzmy. I to wiele zależy od tego, po pierwsze i przede wszystkim wydaje mi się, że to jest najważniejsze wyzwanie dla niego i kluczowe pytanie na pierwsze tygodnie kampanii, czy uda mu się zbudować taki format prezydencki, to znaczy przekonać ludzi, że on może być prezydentem, że on nie jest tylko człowiekiem z TVN-u. Po drugie, istotne jest, na ile społeczeństwo będzie spolaryzowane. Mamy tendencję do tego, żeby polaryzować się w kampaniach i to wzmacnia te dwie główne partie. Natomiast mogę sobie wyobrazić, że kampania kandydatki Kidawy-Błońskiej, jeśli oczywiście ona będzie reprezentantką Platformy, nie okaże się szczególnie świetna. Mogę sobie wyobrazić, że Hołowni uda się wejść na jakąś falę, właśnie sięgnąć po elektoraty różnych partii, poodbierać różne grupy innym kandydatom i zdobyć te niewielkie 20-kilka procent, co przy słabej Kidawie mogłoby mu dać drugą turę. Natomiast to jest scenariusz dosyć mało prawdopodobny na tym etapie. Dziękuję bardzo. Będziemy wracać do tego tematu, jak i będziemy obserwować kandydaturę i kampanię Szymona Hołowni, a także oczywiście z wielką uwagą wszystkich innych kandydatów i kandydatów na kandydatów. Dziękuję bardzo, Joanno. Dziękuję Państwu. Dziękuję. To wszystko na dziś. Posłuchajcie również naszej wtorkowej audycji Energia do Zmiany i piątkowej o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Do usłyszenia.